Szczęść Boże. Dzisiaj jest z nami Ewa Pietrus. Witam. Szczęść Boże. I opowiadam o sobie, jak tutaj trafiłaś, Ewa, i co Cię przyciągnęło. No i kiedy tutaj trafiłaś do naszej wspólnoty? Trafiłam w 1984. Jeszcze to była wspólnota San Damiano u franciszkanów. Także Hallelujah to było takie z nazwy, Hallelujah to trochę później. A trafiłam przez taką dziewczynę, która była takim moim w cudzysłowie przewodnikiem duchowym. I ona mnie przyprowadziła, byłyśmy już po formacji oazowej. No i tak trafiłyśmy, i tak już zostałam, i tak sobie dalej trwam. I co jest dla Ciebie najważniejsze w naszej wspólnocie? Jest bardzo dużo, wiele rzeczy, więc trudno powiedzieć, co jest takiego faktycznie najważniejszego. Na pewno to, że wspólnota zmusza do rozwoju. To jest taka jej funkcja właściwie, więc bliżej Pana, bliżej Ducha, bliżej Pisma Świętego, bliżej modlitwy, więc to na pewno. I chyba to jest właściwie najważniejsze w życiu chrześcijańskim. Modlitwa, Biblia, wzrost duchowy. I co chcesz powiedzieć do młodych, którzy dołączają, są świeżakami u nas? No na pewno, żebyście byli wytrwali. Ja jestem dzieckiem wychowywanym w socjalizmie, więc takiego dostępu do wiedzy, do filmów i tak dalej nie miałam aż tylu bodźców. Natomiast żebyście się pilnowali, bo te media, żeby was nie stłamsiły, i na pewno, żebyście byli zawsze przy Panu, bo to was ustrzeże od wielu takich niefajnych niespodzianek, które świat może przynieść, jak patrząc, co się dzieje na świecie. Także życzę wam Bożego błogosławieństwa i niech chwała Boża przez wasze ręce, przez usta i przez wasze czyny rozchodzi się po całym świecie. Dziękuję. Chwała Bogu. Bardzo. Dziękuję. Amen.